Dzień dobry, nazywam się Justyna Markowska, jestem pielęgniarką w Przylądku Nadziei. Dziś razem z Blanką, Blanka Piątka, pokażę Ci, w jaki sposób przepłukać browiaka w domu. Na początku zepnij włosy, jeżeli masz długie, i zdejmij biżuterię z dłoni, by móc dalej przejść do procedury. Będziemy do tego potrzebować zestawu, w którym znajdują się niejałowe rękawiczki, rękawiczki jałowe, jałowe gaziki, koreczki, jałowa strzykawka 10 ml, sól fizjologiczna 10 ml, jedna jałowa igła oraz płyn do dezynfekcji. Dobrze by było, gdybyś miał również kosz w pobliżu. Bardzo ważne jest to, by taki zestaw rozkładać na stoliku, który jest umyty i najlepiej zdezynfekowany. Nigdy nie rób tego na łóżku obok dziecka. Przechodzimy do założenia rękawiczek niejałowych. Po to, by przygotować sól fizjologiczną oraz otworzyć jałowy pakiet z rękawiczkami. Kiedy założymy już rękawiczki, rozkładamy pakiet z rękawiczkami jałowymi. Opakowanie nie będzie nam potrzebne, tutaj biała miska służy za kosz, co jest bardzo ważne. Taki pakiecik dotykamy tylko na zewnątrz. Staramy się, by środek był cały czas czysty, niedotknięty, dlatego też jałowy. Chwytamy za brzegi pakietu i rozkładamy w ten sposób. Cała ta wewnętrzna strefa uznawana jest za czystą i jałową. Na taki pakiet wrzucamy jałowy koreczek, który nam się przyda do wymiany. Teraz jałowy pakiet z gazikami. Wyrzucamy go w górny róg lub też na rękawiczki. Ważne jest, by nie dotykać gazików, które wypadną ze środka. Następnie dezynfekujemy ampułkę z solą fizjologiczną. Odłamujemy łebek ampułki, wyrzucając do kosza. Otwieramy strzykawkę, nakładamy na nią igłę, jałową igłę. Otwieramy osłonkę z igły i naciągamy sól fizjologiczną. Musimy pamiętać o tym, by w strzykawce nie znajdowało się powietrze. Wypuszczamy je na zewnątrz. Usuwamy igłę. Taką niejałową strzykawkę odkładamy na brzeg jałowego pakietu w ten sposób, by nie dotykała ona jałowych rękawiczek. Po przygotowaniu pakietu zdejmujemy niejałowe rękawiczki, odrzucamy do kosza oraz przechodzimy do kolejnej bardzo istotnej procedury, jaką jest mycie rąk. Ponieważ jak wiemy, na rękach znajduje się najwięcej drobnoustrojów. Zapraszam Cię do umywalki. W szpitalu dysponujemy takimi oto umywalkami. Ty bez problemu poradzisz sobie w domu. Pamiętaj jednak, byś mył ręce w łazience. Ze względów higienicznych nie zaleca się zlewu w kuchni. Zaczynamy procedurę. Zwilż ręce wodą. Pobierz jedną, dwie dozy płynu do mycia rąk. Wcieraj preparat do uzyskania piany. Rozprowadź pianę po zewnętrznej części dłoni 5 razy na jednej, 5 razy na drugiej, teraz wewnętrzne części dłoni 5 razy, następna dłoń. Później złap palce każdej dłoni i pocieraj 5 razy, 5 razy drugiej dłoni. Chwyć kciuk jednej dłoni, pocieraj 5 razy, następnie umyj drugi kciuk. Wciśnij palce w środek dłoni, pocieraj 5 razy i zmienię dłoń. Wypłucz dokładnie dłonie pod bieżącą wodą, starając się, by woda ściekała z palców do nadgarstków. Osusz dłonie jednorazowym ręcznikiem. Z użytym jednorazowym ręcznikiem wyłącz wodę.
po umyciu rąk ściągamy koszulkę bądź rozpinamy koszulę dziecka, by dostać się do końcówki browiaka. Kiedy już końcówkę mamy na wierzchu, przechodzimy do dezynfekcji rąk. Używamy do tego płynu, który jest używany również do dezynfekcji skóry. Wciskamy dozę preparatu dezynfekcyjnego i w taki sam sposób, jak mycie rąk, wykonujemy poszczególne czynności. Najpierw na zewnątrz, później wewnątrz, końcówki palców, kciuki. Ważne jest, by preparat wcierać około 30 sekund w skórę, dlatego że taki preparat wówczas odpowiednio zadziała. Kiedy mamy już dobrze wysuszone i zdezynfekowane ręce, przechodzimy do ubrania białowych rękawic. Rękę dominującą, w moim przypadku jest to ręka prawa, ubieramy jako pierwszą. Ręką lewą chwytamy za końcówkę mankietu od rękawicy prawej i wkładamy prawą rękę do jałowej rękawicy. Odwrotnie, teraz ręką jałową, rękawicą jałową, wkładamy pod mankiet rękawicy lewej i wkładamy rękę lewą. Uważamy, by tą rękawicą nie dotknąć niczego wokoło. Kiedy mamy już założone jałowe rękawiczki, musimy pamiętać o tym, że jedna ręka jest ręką brudną, a druga ręką czystą. Ręka czysta ma zawsze bezpośredni kontakt z browiakiem, natomiast ręka brudna obsługuje browiaka. Bierzemy jeden z jałowych gazików, otwieramy opakowanie, ręką prawą chwytamy za koniec browiaka i na jałowym gaziku układamy jego końcówkę. Środkiem dezynfekcyjnym spryskujemy koreczek, zwracając uwagę, czy browiak, klips browiaka jest zamknięty. U Blanki, jak widać, jest on zamknięty. Zdejmujemy koreczek, odrzucamy do brudnych rzeczy. Bierzemy prawą ręką strzykawkę z napełnioną solą fizjologiczną, podłączamy do browiaka, spuszczamy klips browiaka i pulsacyjnym ruchem podajemy zawartość. Po podaniu zawartości zamykamy klips browiaka. Usuwamy strzykawkę, ponownie dezynfekujemy końcówkę kucia. Jeżeli jest taka potrzeba, osuszamy ją gazikiem i na końcówkę zakładamy nowy jałowy koreczek. Gotowe! Piątka Blanka!